STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Serdecznie, Emil Kamiński, Jaga TV. Moim i Państwa gościem jest zapowiadany już dzisiaj w naszych mediach społecznościowych nowy zawodnik, nowy bramkarz Jagiellonii Białystok, Zlatan Alomerowicz. Cześć Zlatan. Cześć, witam serdecznie. Ostatni raz widzieliśmy się tutaj, w tym miejscu, jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie. Wówczas naszymi gośćmi byli prezes Wojciech Pertkiewicz, a także trener Piotr Nowak. Zlatan, pierwsze pytanie. Kiedy tutaj się spotkaliśmy, inaczej, kiedy tutaj ostatni raz gościliśmy w Studio Słoneczna, trener dopiero co wchodził do drużyny, dopiero co zaczynał swoją przygodę z Jagiellonią, mówił, że musi tę drużynę poznać. Jak ty dzisiaj oceniasz trenera po tych niespełna 3 tygodniach spędzonych wspólnie w Turcji? No pozytywnie, pozytywnie. Bardzo otwarty człowiek, który nam chce pokazać trochę inne granie. Nie chcę nas nauczyć piłkę, bo myślę, że wszyscy trochę potrafimy grać, ale chcę nam tak pokazać, w której sytuacji możemy te sytuacje lepsze rozwiązać. I ma po prostu takie pozytywne nastawienie do tej pracy i zawsze jest trochę i żartów, i tak gluzu, ale też koncentracja na treningach. On dzisiaj podczas konferencji prasowej przed meczem z Brukbetem Termaliką Nieciecza mówił, że jego celem jest zbudowanie zespołu, zbudowanie drużyny, zbudowanie mentalnej. Moje takie pytanie do ciebie jako do zawodnika, jako do członka tego zespołu. Jak oceniasz, na jakim etapie budowy w tej chwili jest ta drużyna? Jak w ogóle oceniasz ten zespół, a także jak oceniasz swoje wprowadzanie się do tej drużyny, która tak naprawdę może poza tobą jest niezmieniona od rundy jesiennej? Mogę tak powiedzieć, że pozytywnie my wszyscy tu witali i mieliśmy dobry kontakt też z tym starszym zawodnikami, który już może znam z ekstraklasy, ale również z młodymi zawodnikami. W Turcji, tak mogę powiedzieć, że trener nam też powiedział, że chce różne konfiguracje siedzenia za stolikiem przed obiadem i kolacji. Udało się to zrealizować, czy raczej była ta siła przyzwyczajenia, że tam, gdzie usiadłem za pierwszym, za drugim razem, tam siedziałem już za razem 10. czy 15. No, próbowaliśmy trochę to miksać i mieliśmy taki miksem. Oczywiście było trochę tych samych konfiguracji, ale próbowaliśmy tam i z młodymi, i z starszymi siedzieć i pogadać, i po prostu poznać się, jak wyglądała przeszłość, jak oni myślą o piłce i tak dalej. Dobrze, Zlatan, tak zapytam cię o, może już bezpośrednio o twoją pozycję bramkarza. W Turcji było was 4, poza tobą był także Paweł Steinborsk, Xavier Dziekoński oraz Sławek Abramowicz. Taka trochę, można powiedzieć, konfiguracja 2 starszych zawodników i 2 młode wilki, które podgryzają trochę tę pozycję. No oczywiście o klasie Pawelsa wszyscy wiemy, jaki to jest bramkarz, co potwierdzał czy w Jagiellonii, czy jeszcze wcześniej w Arce Gdynia. A moje pytanie jest, jak oceniasz tych młodych zawodników? Xavier, rocznik 03, Sławek, rocznik 04, no i tu w Białymstoku jeszcze jest 3... Czy chociażby Kuba Jasionek, czy najmłodszy ze wszystkich Piekutowski Miłosz, rocznik 2006, rówieśnik Janka Faberskiego? No pozytywnie oceniam, trochę widziałem siebie w nich, bo też miałem 16 lat, kiedy... Pierwszy raz pojechałeś? Tak, albo trenowałem z pierwszym zespołem w Rosji i oczywiście tam pierwsze jest wszystko to poznać, jak są te procedury, rutyny i tak dalej. Ale myślę, że mieliśmy fajną atmosferę do pracy. Trenowaliśmy razem i myślę, że tam
nie ma tam różnicy, czy młodszy, czy starszy. Oczywiście jak starszy trochę można widzisz inne sytuacje, albo bo masz po prostu to doświadczenie, co młody nie ma. Tak. Ale tak nastawienie i do pracy i tak dalej było bardzo pozytywnie i mogę tu tylko pochwalić chłopaków. Mhm. A tak zapytam cię, bo w rundzie jesiennej było sporo takich zastrzeżeń do gry, przede wszystkim do błędów, które popełniał Xavier Dziekoński. Czy zdarzało się, że czy Xavier, czy może Sławek, czy może jakikolwiek inny golkiper zagadywali cię, czy tutaj w Białymstoku, czy właśnie w Belek, mówiąc, no Zlatan, słuchaj, czy ty miałeś podobną sytuację, czy zdarzało się, po prostu pytali cię jako starszego, bardziej doświadczonego kolegę o zachowanie w konkretnych sytuacjach? Z Xavierem byłem w pokoju, trochę rozmawialiśmy o wszystkim tym. Mogę tak powiedzieć, to jest można i normalnie, że chłopak, który tak bardzo młody wszedł do bramki i tak se to oczywiście każdy zrobi błędów, mhm. Ale ważne jest, że jaka jest reakcja na tych błędów. I myślę, że gdziekolwiek zapytasz trenerów i wszystkich, którzy pracują w tym w piłkę nożną, będzie powiedzieć, ok, błędy się zdarzają. Niestety u bramkarza czasami... Bramkarz jest jak saper, może się pomylić tylko raz, prawda? Tak, to większą sytuację zostaje bramka tam i później nie ma kto uratować jeszcze. Ale ważna jest reakcja, bo idzie się zawsze dalej i musisz, będzie następna sytuacja, to musisz mieć już rozwiązanie na te akcje. Mhm. No, oczywiście trochę pogadaliśmy, ale nie byliśmy tak głęboko, bo ja też tak myślę, że wracanie do przeszłości to tylko hamuje człowieka i myślę, że pozytywne nastawienie i taka szkolenie z tych rzeczy może tylko prowadzić na większy poziom. Czyli po prostu oddzielamy grubą kreską to, co było, wyciągamy z tego wnioski, idziemy przed siebie do przodu. No tak, bo cały czas, nie wiem, wracanie do jakiejś sytuacji, która się zdążyła, nie wiem, 3, 4, 5 miesiąca temu, nie pomaga nikomu. Nie? To jest tylko hamuje w rozwoju i trzeba z tego ciągnąć wnioski, albo po prostu sobie analizować sytuację, co najlepsze na przykład w takiej sytuacji robić i iść dalej. Mhm. Zlatan, pytanie z czatu. Użytkownik Wywsk, tak chyba tak się czyta. Jak oceniasz obóz w Turcji? Ty osobiście, czy twoim zdaniem udało się zrealizować to wszystko, co sobie założyliście? Wiadomo, że było trochę anomalii pogodowych, bo 2 dni był śnieg, tam jak przyjechaliśmy dosyć mocno siąpił deszcz. Jak ty osobiście uważasz, czy jesteś z tego obozu zadowolony? Bo większość chłopaków mówiła, że tak ciężkiego obozu to już dawno nie pamiętają. Nawet Michał Paznam porównywał go już do słynnych obozów ze Stanisławem Czerczezowym, kiedy Rosjanin prowadził Legię Warszawa. Jak pierwszy, ja nie wiem, co tam sztab szkoleniowy złożył, jakie plany i oczekiwania. Co jest prawda i co jest tak było ciężko, oczywiście, ale myślę, to jest taka podstawa, żeby być po prostu gotowi do końca meczu. To przepraszam, wejdę ci tak w słowo. W twojej osobistej klasyfikacji ten obóz był jednym z cięższych, jednym z lżejszych, czy może taki klasyczny obóz, gdzie powiedzmy, nie wiem, czy jak jeździłeś z Gino Lettierim, czy jak jeździłeś, nie wiem, jeszcze w Niemczech z Jurgenem Kloppem, to w sumie tam to było normalka i cię nic to specjalnie nie zaskoczyło. Ja mogę trochę to powiedzieć, bo ja jestem bramkarz, ja nie mam dużo takich biegania i takich, nie wiem... Chociaż biegałeś o 7 rano, to no było. Oczywiście, tam wszystko, ale w ogóle nasza praca polega na innym rzeczami. Tak. I taka bramkarska, takie przygotowanie są tak podobne do wszystkich. Moim zdaniem, tu z trenerem Olszewskim, tak. Bardzo, bardzo konkretno pracowaliśmy, bardzo dobrze pracowaliśmy. Myślę, że też ta... decyzje, ile robimy, kiedy robimy coś. Myślę, że bardzo są udane i ja się czuję bardzo dobrze pod tym obozem. Czyli ogólnie obóz udany. Udany i moim zdaniem oczywiście tam trochę pogodowe rzeczy, ale myślę, że było większość tego czasu lepsze niż w Białymstoku ta pogoda.
No właśnie, Zlatan, zbliżamy się dużymi krokami do tego pierwszego meczu Jagiellonii w tym roku. Będzie to również pierwszy mecz w ogóle Ekstraklasy w tym roku, bo piątek, godzina 18, mecz w Niecieczy. Pytanie od Dawida, czy pojedziesz na piątkowy mecz do Niecieczy? To jak należy się ciebie spodziewać w tym autokarze, czy nie należy się ciebie spodziewać? Jak wygląda sytuacja? Myślę, że tak. Jestem zdrowy, okay. Jestem gotowy, dlatego jestem tutaj, żeby poszedł do meczu i walczyć. Czyli odpowiedź poznamy za dwa dni, jak ta kadra zostanie już oficjalnie podana, ta meczowa, wyjściowa jedenastka rezerwowi. No tak, to tak. Musimy, tam trener na końcu daje decyzję, ale ja się czuję dobrze. Jesteś gotowy w każdym razie, żeby podjąć rywalizację. W porządku. Skoro już jesteśmy przy wideoczacie, Piotrek Płoński, jak czujesz się w Białymstoku? Czy podoba Ci się to miasto i czy jakie porównasz do Gdańska, w którym spędziłeś chyba w Polsce najwięcej czasu? Czy nie przeraził Cię ten śnieg, kiedy po powrocie z Turcji przyjeżdżasz, a tu tak bardzo biało, jeszcze dziś znowu dosypało? No byłem teraz dwa razy, pospacerowałem po miastu. Jest bardzo tak miło miasto. Tak, ma taki duch, jest trochę wszystko tak w tym centrum złożone. Na razie jest zima, może kiedy będzie taka wiosna albo lato, to będzie wszystko jeszcze trochę lepiej wyglądać. Porównując z Gdańsku, Gdańsk jest fajne miasto. Myślę, że tam nie ma o co gadać, dużo Polaków robi tam wakacje, a my mieliśmy tu przyjemność mieszkać w tym miastu. Dlatego z morzem, z Starówką, do Sopotu i tak dalej mieliśmy trochę większe możliwości. A czy się to Ci trochę nie przejadło? Bo to wiadomo, inaczej jak przyjeżdżasz, spędzasz to, nie wiem, tydzień czy dwa, żeby się zresetować, natomiast no, dla Ciebie jest to taka codzienność. Czy, mówiąc krótko, to może Ci się trochę jednak nie przejadło, czy nie uznałeś, no wypadałoby jednak troszeczkę zmienić klimat? No tak, ja jestem piłkarz, dla mnie jest najważniejsze piłka nożna. Tam czy miasto jest w koniec, nie wiem, New York czy Białystok, to dla mnie nie ma znaczenia, będzie się dopasować, ale myślę, Gdańsk ma jedno fajne miejsce w moim sercu, bo moja córka się tam urodziła i to jest najważniejsze, w porządku. A tak do miasta mniej więcej będziemy się dopasować. Oczywiście. Zlatan, dobra, kończymy nasze dywagacje geograficzno-turystyczne. Przejdziemy do drużyny. Ty jesteś jedyną nową postacią na razie w drużynie. Mówimy oczywiście o Jagiellonii. Jak oceniasz nasz zespół? Bo dzisiaj nawet trener Nowak mówił, że to jest bardzo młoda drużyna, gdzie jest sporo młodzieży, która raczej będzie dostawać szansę w tej rundzie. Nie przypominam sobie, tak jak patrzyłem Ciebie, grającego w Polsce, czy to w Koronie Kielce, czy to w Lechii Gdańsk, żebyś miał tam za kolegów równie wielu młodych zawodników, co obecnie tutaj w Białymstoku. To jest fakt, że my mamy młodych zawodników, ale inni klubów mają też młodych zawodników. Ale to nie znaczy, że już przegraliśmy z Termaliką. Moim zdaniem będziemy prezentować kadrę na ten mecz i będzie, każdy tu ma swoje dobre strony, które może dołożyć do tej drużyny. I myślę, że nieważne, teraz możemy mi mówić o transferów, nie transferów. Mamy zawodników, którzy są gotowi na granie na Ekstraklasę, czy to młody, czy starzy, to nie ma żadnych znaczenia i będzie walczyć, i będzie biegać, i będzie próbować wygrywać te mecze. Lechii Gdańsk, mogę tak powiedzieć, że kiedy przyjechałem, tam było dużo zmian tych trochę starszych zawodników, którzy można, nie wiem, mali dobre nazwiska, grali w reprezentacji Polski albo innych krajów i tak dalej, ale walczyli ten ostatni sezon o utrzymanie. To nie znaczy automatycznie, że masz, nie wiem, jaka nazwiska albo który, gdzie osiągnęli jakiś sukces, że to automatycznie funkcjonuje. Drużyna się musi złożyć, drużyna musi po prostu w trakcie jednej sezonie znaleźć jeden drugiego, poznać jakie reakcje. I myślę, że kiedy każdy jest gotowy na to, z siebie oddać całkowite,
to możesz sobie coś fajnego zrobić z tego. Jak będziemy próbować być 11 indywidualistów, to będzie nawet w Paryżu ciężko. Tak. Zlatan, zapytałem ciebie o to nie bez kozery, bo mam takie wrażenie, że oczywiście umiejętności piłkarskie umiejętnościami piłkarskimi, ale jeżeli potrafisz stworzyć mocny zespół, w sensie taki mocny mentalnie, zespół taki, który będzie siebie wspierał, wiadomo, że wspierasz siebie szczególnie w trudnych momentach, że wtedy właśnie poznaje się tę wartość drużyny. Mam wrażenie, tak oglądając was z boku podczas zgrupowania w Turcji, patrząc jakie były relacje chociażby między starszymi chłopakami a młodzieżą, mam wrażenie, że okej, może transferów nie było, ale ta drużyna po prostu no, tworzy taki team. Czy zgadzasz się ze mną w tym temacie? No tak. To jest nasza droga. To przeciwko zespole albo przeciwko teama nie ma nad zespolem nikogo. I myślę, że tu musisz po prostu jeden drugiego szanować, ale też wymagać do następnego levelu, jak to powiedzieć, poziomu. Mm-hmm. I kiedy każdy tu trochę więcej chce, więcej pokazuje, może ktoś widzi, aha, może ja też trzeba teraz coś więcej zrobić i po prostu taka motywacja, pozytywna motywacja zawsze może fajne wyniki z tego wyjść. Mhm. Pytanie mamy z czatu od Emila, ale nie ode mnie, od Emila Rzęsickiego. Z kim masz najlepszy kontakt w drużynie? Czy jest to może któryś z bramkarzy, nie wiem, Paweł, może Xavier, z którym byłeś na zgrupowaniu, czy jednak któryś z zawodników z pola? Na ten moment mam z kilka zawodników takie dobre relacje. Tam w Turcji byłem z Michałem Pazdanem, z Michałem Nalepą, tam trochę pogadaliśmy o Trójmiastu, może później na ten temat wrócimy. Bojan Nastić oczywiście jako mój, nie wiem, balkański przyjaciel. Jeszcze Iwan Runie. Iwan Runie wczoraj spotkałem pierwszy raz, mimo tych naszych meczów na boisko. On niestety teraz jeszcze ma kontuzję. Bogdana Tiru obok mnie siedzi, z Andrzej Trubecha z lewej strony siedzi w szatni. To mamy tak, próbujemy się z każdym trochę się poznać. Na tę chwilę jeszcze ja tu jestem po prowadzeniu z Gdańska, dlatego nie mieliśmy dużo czasu teraz podejść do jakiej kawki albo na jakiej obiad, ale myślę, że w przyszłym tygodniu albo za 10 dni będziemy to wykonywać. Wspomniałeś o Andrzeju Trubesze, nie boisz się, że będziesz padał ofiarą jego żartów, bo mam wrażenie, że obok Michała Nalepy i Fedora Czernycha taki największy śmieszek w zespole. No tak, oczywiście, on jest też DJ szatni. DJ, tak? No tak. No kiedyś mieliśmy DJ-a Słenio, taki Shillian Sheridan, to jest szansa, żeby Andrzej przejął te chlubne tradycje? Nie wiem, jak Sheridan to zrobił, ale Andrzej tu jest trochę pod pressingiem, bo trener trochę tam podpowiada na te piosenki, co on daje, ale myślę, że damy radę i będzie to fajnie. Okej, w porządku. Szanowni Państwo, już taka nasza powoli staje się mała tradycja studyjna. Mamy konkurs do wygrania, są te oto dwie gry, Football Manager 2022. Oczywiście konkurs będzie dotyczył naszego gościa, czyli Zlatana Alomerowicza. Będą dwa pytania. Zlatan, może najpierw pierwsze zadasz. Oczywiście liczy się kolejność odpowiedzi. Odpowiedzi piszecie tutaj w czacie. Pierwsza prawidłowa odpowiedź, no to będzie gra do odbioru przy Jurowieckiej, w biurze Jagiellonii przy Jurowieckiej. Proszę bardzo, Zlatan, pierwsze pytanie, które masz do naszych oglądających, do naszych widzów. No, pierwsze pytanie jest, ile meczów grałem przeciwko Jagiellonii? Czyli ile meczów Zlatan Alomerowicz rozegrał przeciwko Jagiellonii Białystok? Czas start, czekamy na wasze odpowiedzi. Tymczasem powoli wracamy do naszej rozmowy. Zlatan, mówiłeś o tych relacjach, wspomniałeś o Michale Nalepie. Bodajże na Facebooku pojawiło się pytanie pod informacją o dzisiejszym studio.
No, mam już pierwszą prawidłową odpowiedź. Bartek, Bartek V2. 5, oczywiście 5 meczów. Zlatan jeszcze wyjaśni. Jeden w Koronie Kielce, tak? No tak, 5 meczów. Korona Kielce raz, przegraliśmy chyba 3-2. Tak. Później z Lechią 3-2 w Gdańsku. Tak. Później Puchar Polski, niestety dla wszystkich kibiców Jagiellonii. Wygrany przez Lechię. Później po tym 4 albo 5 meczów rządu, co wygraliśmy z Lechią, to przegraliśmy tu 3-0 przed Słoneczną, nie wiem, grudzień 2019. Tak, to był pierwszy mecz, pozwolimy trenerem Amrota wtedy. Tak, i w bieżący sezon, pierwszy mecz, pierwsza kolejka Jagiellonia Lechia 1-1. Tak, czyli 5 meczów. 5 meczów, tak więc gratulujemy prawidłowej odpowiedzi, której udzielił, raz jeszcze mówię, Bartek, Bartek V2, gratulujemy, tak więc Bartek, twoja gra jest już, należy do ciebie. Tak, należy, jak już wspominam, należy ją odebrać przy ulicy Jurowieckiej, gdzie mieści się biuro Jagiellonii Białystok, tak więc zapraszamy. Hasło wystarczy powiedzieć: Studio Słoneczna, gra Football Manager, jutro, już nawet jutro będzie do odbioru. A my wracamy do naszej rozmowy, mówiliśmy o tych relacjach w szatni. Pojawiło się ciekawe pytanie na Facebooku od jednego z użytkowników, czy fakt, że z Michałem Nalepą i z Pawelsem Steinborsem rywalizowaliście w derbach Trójmiasta, wiadomo, że te mecze zawsze były mocno tak naładowane emocjonalnie i te emocje udzielały się nie tylko na trybunach, ale także wam na boisku, czy fakt, że rywalizowaliście ze sobą właśnie w takich meczach, jakoś wpływa bardziej na wasze relacje? Czy to jest w ogóle już za wami? Jesteście dzisiaj piłkarzami Jagiellonii Białystok i po prostu nie wracacie do tego, co było? No oczywiście gadaliśmy trochę o tym, pożartowaliśmy, bo nie wiem. Czyli bardziej w gatunkach żartu, tak? Żartów, tak, oczywiście. My z Lechią nawet nie przegraliśmy z Arką, chyba, nie wiem, kilka lat. Michał Nalepa, który tutaj siedział na twoim miejscu, mówił, że pierwszy raz pokonał... Ciężko mi było, tak. Że pierwszy raz wygrał z Lechią, jak dopiero z Jagiellonią musiał pojechać do Gdańska. No tak, i trochę pożartowaliśmy, ale myślę, że to nie ma żadnego znaczenia z naszych relacji. I oczywiście wszystkie te gorące tematy na boisku, poza boisku to już jest koniec, bo na boisku każdy chce wygrać za swoje barwa, za swój klub i walczy, a poza boisku później podamy rękę i tak jest. Teraz walczymy razem o punkty i będziemy przeciwko innych, albo z Lechii, ale ten sezon nie jest przeciwko Lechii, ale no przeciwko innych drużyny walczyć gorąco i chcemy osiągnąć te punkty, dlatego żadnych problemów z relacją z Pawelcem czy z Michałem Nalepą nie ma. To zadam takie trochę kontrowersyjne pytanie, czy będąc piłkarzem Lechii Gdańsk miałeś jakiegoś, może nie przyjaciela, bo to duże słowo, ale kolegę znajomego, z którym spotykałeś się, nie wiem, czy na kawie, czy na jakimś obiedzie, który grał akurat w Arce Gdynia, czy nie była takiej sytuacji? Było dwa zawodnika. Tam Goran Cwianowicz i Luka Maric, tam spotykaliśmy się oczywiście. Może nie przed derby, ale... Ale były takie relacje. Były relacje, bo z Goranem grałem w Koronie Kielce tam ten sezon pierwszy mój w Polsce, a Luka tak jak jest, jak teraz rzadko tych Balkanów jest w jednym albo jednej w Trójmiastu, to oczywiście się szukamy i spotykamy się. Czyli mówiąc krótko, nie zważaliście na barwy klubowe, po prostu byliście przyjaciółmi, byliście kolegami i po godzinach, po treningach oczywiście były takie wypady, czy do Sopotu. I nawet czy... dopóki dzisiaj mamy kontakt i jesteśmy z Luką Bielą nawet, nie wiem, półtora roku temu w urlopie tak razem byliśmy, z Cwianowiczem też mamy czasami kontakt na WhatsAppie i tak dalej, to są takie ludzie, które zostają na całe życie, nie tylko, nie wiem, ten rok, dwa, co spędzisz razem. Mm-hmm. Okej, w porządku. Zlatan, mówiliśmy o zespole, mówiliśmy o tej inauguracji. Pierwszy mecz gramy z Brukbetem Termaliką Nieciecza.
I tak patrząc na samą tabelę, no wydaje się, że Jagiellonia jest zdecydowany faworytem tego spotkania. Wiadomo, Brookbet jest ostatni, Jagiellonia 11. Natomiast z drugiej strony chyba każdy wie, że Brookbet będzie grał ten mecz pod olbrzymią presją, no bo w tej chwili każda kolejna porażka w zasadzie spycha Słoniki coraz bardziej do pierwszej ligi. Ty wolisz grać takie mecze, kiedy ty jesteś faworytem, czy jednak nie lubisz takich spotkań, że kiedy ty musisz wygrać, kiedy wszyscy na ciebie stawiają, a rywal, wiadomo, no, gra, jak to się mówi w języku polskim, z nożem na gardle? A tak szczerze powiedząc, jest, a kto decyduje, kto jest faworytem, a kto nie? Myślę, że oczywiście ta... No chodzi oczywiście o teoretycznie, tabele, wiadomo, tak, o tabelę, prawda? Ale już kilka lat gram piłkę i moim zdaniem, patrząc na inne ligę, na nasze ligę, na innych krajów, na nie wiem, cokolwiek, to w jednym dniu może każdy z każdym wygrywać. I to jest bardzo w Polsce tak wyrównano, że każda drużyna może to wygrać. Ja mogę tylko niestety wspomnieć mecz tu z Górnik Lęczą, który też Jaga można była faworytem, ale niestety na koniec zostało Lęczna zabrała 3 punkty. Dlatego w Ekstraklasie moim zdaniem musisz iść na wysoki poziom, do maksa, żeby te mecze wygrać. Na pierwsze zaczyna się od te takie fizyczne walki, a później już, kiedy wygrywasz te pojedynki, trzeba pokazać umiejętności piłkarskie. Czyli przede wszystkim najpierw taka walka, cechy wolicjonalne, a jeżeli tutaj dopasujesz się poziomem do rywala, wtedy te umiejętności piłkarskie mogą wziąć górę. No oczywiście, ale tylko piłkarskie umiejętności bez pojedynków i bez wygranych pojedynków to będzie ciężko. Mhm. Wszędzie. Jasne. No Iwona pisze, w Ekstraklasie nie ma czegoś takiego jak faworyt. Jeszcze jest pierwszy mecz po takiej przerwie, jest po zmiana trenerów, obie strony, tam Termalika ma kilka nowych zawodników. My w ogóle nie wiemy, co nas będzie oczekiwać tam. Może Termalika nie wie, jaka Jaga przyjdzie do Niczecie. Dlatego będzie taki mecz pierwszy z adaptowania, ale oczywiście będziemy próbować od początku te szanse, co dostajemy, wykorzystać i oczywiście bronić się jak na bajerce. Mm-hmm. No to teraz trochę połowimy się w proroka. Wojtek zadał pytanie. Zlatan, jak myślisz, na którym miejscu Jagiellonia zakończy sezon 2021-2022? Dzisiaj trener Nowak i Taras Romańczuk mówili, że 11 miejsce absolutnie nie odpowiada ani ich ambicjom, ani ich celom. Jak ty widzisz, które miejsce zadowoli Zlatana Alomerowicza na koniec bieżącego sezonu? Miejsce startowe 11. Tak, to jest ciężko do odpowiedzi, to tako proste pytanie, bo tam są dużo, dużo faktorów, które wpływają na ten wszystko. Moim zdaniem takie cele wewnętrzne nic nie dają. Myślę, że kiedy się drużyna, sztab i wszyscy koncentrują tylko na następny mecz i naprawdę nie trzeba myśleć już o Krakowie, albo tam Warta Poznań, albo nie wiem, Górnik Zabrze, z kim gramy, to jest totalnie nieważne. My musimy się tylko skupić na Niczecie. Wygramy z Niczecią, to idziemy dalej. I moim zdaniem jest tak, jak każdy i zespół i drużyna i klub się skupia tylko na następny mecz, to może się fajne wyniki osiągnąć. A teraz mówić o jakie konkretne miejsce jest moim, jak pierwsze za rano, po prostu mamy jeszcze, może nie mamy już cały skład. Do końca lutego jest okienko otwarte, nie wiesz, czy może jakie ruchy będą, ale na ten moment ja mogę też potwierdzić, co trener teraz powiedział. 11 miejsce nie zadowolamy. Tak jest. Ale które teraz będzie zadowalało, to zobaczymy, jak się runda zobaczymy, ułoży. Zobaczymy, jaka runda chodzi. Jasne. No właśnie, jesteśmy przed dniu startu rundy. Pytanie kolejne z czata.
zaraz powiem Ci dokładnie, który użytkownik, ale pytanie dotyczyło tego, że odszedłeś z Gdańska, właśnie Bziku 9, z Zlatan, jak rozumiem, odszedłeś z Lechi, ponieważ nie byłeś pierwszym wyborem trenera Kaczmarka. Czy jeżeli w Jadze będzie taka sama sytuacja, to również będziesz szukał nowego klubu po tej rundzie, czy jednak zdecydujesz się na pozostanie na kolejny sezon? Nie mam odpowiedzi na takie pytanie, bo ja się nie myślę o takim scenariuszu, że już scenariuszu, przegrałeś, który będzie być w przyszłości za pół roku, za rok, dlatego koncentruję się na tylko teraz i nie myślę tak, co będzie, jak będzie, bo tak jak powiedziałem, mój teraz cel jest wygrać z Nieczeczą, a co będzie za pół roku, to będziemy za pół roku rozmawiać. Jasne, czyli po prostu w tej chwili cała Twoja uwaga, koncentracja kieruje się ku Niecieczy, ku meczowi z Brookbetem Termaliką i tylko tam, w tej chwili tylko o tym myślisz. No tak, bo co mi daje to myśleć po roku do przodu, jak mogę myśleć, że będzie, nie wiem, 15 meczów 0 z tyłu grać, mogę 30 bramek stracić, to mi nic nie daje. Moje zadanie koncentrować się, analizować przeciwnika, najlepsze się przygotować do Nieczeczy, żeby punktować w Nieczeczy, a wszystko inne mnie na ten moment nie interesuje. Jakby to powiedział trener, never mind. Never mind, tak. Tak, okej. W porządku. Czas na drugie pytanie, bo druga gra jest do rozdania, czasu coraz mniej, coraz bliżej jesteśmy końca. Zlatan, tak więc czyń swoją powinność. To jest taką, co mnie trochę boli pytanie, ale mogę tak postawić je. Który zawodnik mi strzelił największy bramek? Oczywiście chodzi o zawodnika Jagiellonii, tak? Tak więc, który zawodnik Jagiellonii strzelił najwięcej bramek Zlatanowi i ile to było goli? Żeby nie było za łatwo. W porządku. To trzeba powiedzieć, ile było? No tak. Nie, poczekaj, nie mów. My czekamy na odpowiedzi. Oczywiście. Trochę zmieniamy temat. Moje kolano zadało pytanie. Albo zadało pytanie. Znaczy nie moje kolano, ale tak użytkownik. Jaka jest twoja ulubiona polska potrawa? Co jest potrawa? Jedzenie, mil. Pierogi. Pierogi. Cały czas czekamy na prawidłowe odpowiedzi, bo tu lecą. Powiem tak, nazwisko jest prawidłowe, ale liczba cały czas szwankuje. Pierogi. Pierogi z mięsem, pierogi ruskie, pierogi z owocami, pierogi... ale potrzebujesz trochę czasu, tak? To dobra, to pierogi z mięsem, ruski, takie serem. Okej. Okay. Wszystko jest dobrze. Okej, w porządku, czyli po prostu pierogi. Tymczasem mamy już prawidłową odpowiedź. Kamil Ołyński, gratulujemy i masz 3 bramki. No tak, kiedy przegraliśmy 3-0 tutaj, to on i Jesus mi strzelił 2 i... Ostatnio. Tak, i tutaj 1-1 to on też strzelił. Tak, więc 3 bramki. I Maza. A która z tych bramek, którą puściłeś przeciwko Jagiellonii, taka najbardziej zapadła Ci w pamięci? I dlaczego Marco Poletanowi? A no tak, bo Marco tam w Gdańsku 3-2 Lechia wygrała z Jagą. Tak z 30 albo nie wiem, 28-30 metrów tak odolszczał w samo okienko. To nie było do obronienia. Gratuluję Marko za takie uderzenie, ale też byłem szczęśliwy, że wygraliśmy ten mecz, oczywiście. Jasne. Tak więc mamy już komplet zwycięzców. Jak już wspominałem, zapraszamy po odbiór nagrody na ulicę Jurowiecką. Bartek zadaje pytanie, czy wysyłka wchodzi w rachubę. Tak, wchodzi w rachubę. Poprosimy tylko o adres do wysyłki na adres mailowy marketing@jagiellonia.pl. Oczywiście z tytułem Studio Słoneczna. Nagroda w programie ze Zlatanem. Zlatan, było pytanie o potrawy, to ja jeszcze Cię zapytam, bo jesteś Serbem, który jednak większość swojego życia spędził w Niemczech, ale w Polsce jesteś już jakiś czas. Czy są jakieś pewne
tak myślę, zachowania, zwyczaje Polaków, które jakoś cię specjalnie rozczulają i jakieś zachowania, zwyczaje, które cię jakoś bardzo denerwują? No, denerwuję, mogę jedno powiedzieć, to jest trochę w restauracji, że jak masz jakie uwagę na tym, ten posiłek, tam czy możemy jakie zmiany, to no, nie wiem, czy nie, to tylko tak, albo nie, niestety nie możemy, albo tak. Z drugiej strony, co jest tak pozytywnie, ludzie są otwarci, chcą trochę poznać, są otwarci do rozmowy, otwarci na nowe rzeczy. Tak, te ludzie, co ja spotkałem, może nie mogę wszystkich mówić. I po prostu fajnie się pracuje z tymi ludami, albo żyje tak prywatnie. Dlatego też mam w Niemczech kilku Polaków, przyjacielów, które nie wiem, dużo piszemy na WhatsAppie i tak żartujemy. Ja już też po tym nauczyłem się trochę języku, ale oni mnie zawsze korygują, jak robię takie jakie proste błędy. No dzisiaj mi odpisałeś wspaniałą polszczyzną adres, pod który miałem po ciebie podjechać, tak więc muszę cię pochwalić, że naprawdę opanowałeś świetnie topografię Białegostoku. No tak, ale no wysłałem ci adres, to nic poważnego, ale tak trochę... No ale mogłeś zrobić błąd ortograficzny, a jego nie było tam, tak więc naprawdę szacun. Dobra, to fajnie. Dzięki. Proszę bardzo. Pytanie od Kamila, właściwie do nas. Tak, Kamil, jutro można przyjść odebrać nagrodę, tak więc zapraszamy jutro na Jurowiecką. A wracając jeszcze do pytania z wideoczatu, padło pytanie, jak wspominasz czas spędzony w Borussii Dortmund? Dużo o tym rozmawialiśmy w naszym podcaście, no tak, który znajdziecie na naszym koncie na SoundCloudzie, tak więc zapraszamy tam, ale gdybym cię mógł tak prosić, dosłownie, nie wiem, w paru zdaniach, jak wspominasz tę Borussię? Wiadomo, że nie byłeś tam bramkarzem pierwszego wyboru, z drugiej strony zetknąłeś się z piłkarzami ze światowego topu. No bardzo pozytywnie moja ocena jest tam. Moim zdaniem oczywiście, jak mówiłem jeszcze raz, nie trzeba się wracać na to, co było może źle, albo co nie osiągnąłem. Po prostu, co mi to dało? I myślę, że nauczyłem się dużo rzeczy. Miałem możliwość pracować może z najlepszym trenerem świata, Kloppem. Miałem możliwość pracować z najlepszym napastnikiem, albo najlepszym zawodnikiem świata, Robertem Lewandowskim. I od tego możesz się coś ciągnąć. I dlatego moje tak wspomnienia są bardzo pozytywne. Jeszcze tam mam kilku ludzi, pracowników, z którymi mam kontakt, bo z tymi zawodnikami jest zawsze tak. Nawet, nie wiem, może dwóch zawodników zostało tam z tej kadencji. To jest tak dynamiczne wszystko. Pod tym względem. To dobrze. No, to raczej wiadomo, że w sezonie, w którym awansowaliście do finału Ligi Mistrzów, raczej nie spodziewałbym się, żebyś powiedział, a kurczę, to był słaby sezon, źle go wspominam i tak dalej. No tak, ale mieliśmy też jeden sezon, tak po pierwszej rundzie, tam po 17 meczów byliśmy przedostatni. Mhm. I mogę tak powiedzieć, że może to też w podcaście, nie pamiętam, czy powiedziałem, że ludzie po prostu, kibice, idą do sklepa, do fanshopa i mówię, kurde, ja chcę pomóc. Okej, kupujemy, nie wiem, koszulkę dla nuków, kupujemy jakieś skarpetki, kupujemy jakieś szaliki, kupujemy, bo jest źle i trzeba wsparcia. Ale ludzie chcą po prostu pomóc jakkolwiek z tym dla siebie, po prostu, prawda, dla siebie zachowanie. I moim zdaniem to jest taka wiara, co dużo daje w tym klubu też. Mhm, jasne. To jeszcze pytanie od Damiana Snarskiego. Zlatan, jak się czujesz, będąc jedynym póki co transferem w tym zimowym oknie transferowym? Ja się czuję dobrze. To dla mnie nie ma znaczenia, czy jest teraz, nie wiem, tylko ja jestem tym transferem, czy jest nas 10 nowych. Myślę, że z jednej strony jest fajne, że grupa się zna, z drugiej strony oczywiście można zawsze jaki nowy impuls może coś dać, ale na tej razie jest tak, jak jest. Będziemy akceptować tę sytuację, będziemy z taką sytuacją, jaką znaleźliśmy, próbować wygrywać mecz.
tylko o to chodzi, a do jakich transferów i tak dalej, to ja jestem, nie jestem ten człowiek, który może wam odpowiedzieć na te pytania, to tam są trener, tam są prezes, inni ludzie, którzy na ten temat mogą coś powiedzieć. Jasne. Zlatan, to było nasze... Ale ja mam jedno pytanie do ciebie. Dawaj. Bo wiesz, na początku mówiliśmy tak Turcji i tak dalej, ale jak się tobie podobało w Turcji? Jak mi się podobało w Turcji? Zależy... Zależy o co pytasz. Jeżeli chodzi o współpracę z wami, to był top. No nie, byłeś tam 18 dni na wakacje, to powiedz jak na to. Na wakacjach? Słuchaj, czy nie? Nie, no chętnie bym pojechał, wiesz, na wakacje. No ale nie wiem, może kiedyś pojadę na wakacje do Turcji. W każdym razie, jeżeli chodzi o mój pobyt tam, bardzo fajnie się z nami współpracowało, naprawdę. Top. A ciągnąłeś coś z Turcji? Co, proszę? Kupiłeś coś z Turcji? No jak wszyscy. No to fajne. No, więc tak to. Oczywiście, tak, szydercy muszą podkręcać temat, tak więc no pozdrawiam. Jeszcze coś specjalnego, nie wiem, tu kamerę możemy tam dać. Tak, w każdym... Tu w środku? Na środku byś chciał tu pochwalić naszą ekipę, nie. Tutaj Emil bardzo dobrze współpracuje. Mamy Kamila, mamy Grzesza, mamy jeszcze jednego Emila. Tu cała ekipa mocno pracuje, ale wiecie, ja wam tak szczerze powiem, oni mi powiedzieli przed tym... przed tym podcastem, przed tym studio, że musisz nas trochę pochwalić tu, ale no, pochwalimy was. Mówisz masz, Grzeszu, mówisz masz, tak? Dobrze, Zlatan, to tylko tak fakturę za te, za oczywiście to, no, to wystaw chłopakom później, nie? Za te takie głaskanie ich po główce. No. Nie, prawda, jest fajna ekipa, profesjonalnie pracuje tutaj, żart. To żartem, jak to? Żart. Mhm. Nie, żartami. Żarty żartami, ale myślę, że jest dobra atmosfera, tylko nam teraz potrzebujemy... Zwycięstwa, prawda? Punktów i będzie jeszcze lepiej. Dobrze, pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, jak widzicie, Zlatan, człowiek, z którego twarzy uśmiech w zasadzie nie schodzi. Zlatan... Co możemy, po pierwsze, dziękuję ci za udział w dzisiejszym programie, za ten czas, który poświęciłeś nam i naszym widzom. I cóż, pozostaje nam ściskać kciuki za piątek, godzina 18, stadion w Niecieczy. I dobrze byłoby tę rundę rozpocząć od bardzo cennych dla nas trzech punktów. No tak, to jest cel. Mam nadzieję, że dużo kibiców będzie ten mecz oglądać, że będziemy trzymać kciuki, że będziemy trochę nam dać to wsparcie i my będziemy wszystko dać na boisku, żeby wygrali z Termaliką. I tego się trzymajmy. To był drugi odcinek drugiego sezonu Studia Słoneczne. Moim i Państwa gościem był Zlatan Alomerowicz. Zlatan, dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję również. A za dzisiaj dziękuję bardzo. Emil Kamiński, Jaga TV. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.